Cześć dzieciaki, witajcie na moim blogu. Dzisiaj przygotuję coś bardzo pysznego i fajnego. Nazywam to babeczką w kubeczku, bo to są babeczki w takich kubeczkach jak ten. To doskonała przekąska po popołudniowym treningu, ale także po ciężkiej nauce. A wiecie, na jaką okazję można ją zrobić? Na urodziny! To bardzo proste. W zeszycie z przepisami Olgi jest podane, że potrzebujemy 35 gramów cukru do kubeczka, do tego 35 gramów mąki. Zaraz będziemy to wszystko mieszać. Dwie łyżki kakao, żeby babeczka miała czekoladowy smak. Trzy łyżeczki mleka. A do tego szczypta proszku do pieczenia, żeby ciastko nam wyrosło. Trochę oleju wlewamy do środka. A na koniec jajko. Olga zna wszystkie kulinarne nowinki. A teraz pewnie muszę wymieszać wszystko, co mam w kubeczku. Mam też trzy kwiatuszki. Położę je na wierzchu. Całość wstawię do mikrofalówki. Do mikrofalówki? Do mikrofalówki na 1 do 2 minut przy maksymalnej mocy. Dobrze, jeśli tak jest w zeszycie Olgi. Pełen sukces! Spójrzcie, nie mogę w to uwierzyć. Nie do wiary. Jest doskonałe, a kwiatuszki są na swoim miejscu. Wydaje mi się, że ta babeczka czekoladowa doskonale nadaje się do tego, żeby popić ją sokiem owocowym. Dziękuję, że byliście tu ze mną i do zobaczenia przy przygotowywaniu kolejnego przepisu. Pa, pa!